Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Paweł Bochniarz, jestem prezesem Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej, która jest operatorem programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum i mam zaszczyt i przyjemność powitać Państwu na otwarciu tego programu. Zważywszy na miejsce, w którym jesteśmy, powinniśmy chyba zacząć od sprawdzenia listy obecności. Mam nadzieję, że wszyscy odrobili pracę domową. Zanim przejdziemy do przedstawienia naszego programu i zanim oddamy głos panu premierowi Morawieckiemu, który nas zaszczycił swoją obecnością dzisiaj, poproszę o zabranie głosu pana profesora Piotra Węgleńskiego, dyrektora Centrum Nowych Technologii. Dodam tylko, że centrum jest nie tylko gospodarzem dzisiejszego wydarzenia, ale również ugościło MIT Enterprise Forum pod swoim dachem. Panie profesorze. Jest mi bardzo przyjemnie gościć tutaj Państwa na Uniwersytecie Warszawskim w Centrum Nowych Technologii, które jest nową jednostką Uniwersytetu, ma 3 lata i zostało utworzone po to, żeby wzmocnić tą stronę naukową Uniwersytetu, żeby to centrum stało się silnym europejskim ośrodkiem naukowym nastawionym na badania w dużym stopniu aplikacyjne. Zakładając to centrum, korzystaliśmy z doświadczeń dobrych uczelni zagranicznych, między innymi takich właśnie jak MIT. Ja sam spędziłem na MIT 3 lata, więc jestem tam dobrze obznajmiony z tą uczelnią. Tak, a ostatnio zawarliśmy porozumienie o partnerstwie z Uniwersytetem w Cambridge, który jest najlepszą uczelnią europejską i mamy w programie realizację wspólnych projektów naukowych, również o znaczeniu aplikacyjnym. W tym centrum w tej chwili pracuje kilkanaście bardzo silnych zespołów naukowych i te zespoły już mają spore osiągnięcia. Tu szczególnie chciałbym pochwalić się i pochwalić instytucję tym, że akurat 4 tygodnie temu taki wynalazek, który powstał tutaj przez troje ludzi z centrum, panią doktor Kowalską i profesorów Jemilitego i Tarzynkiewicza, wynalazek polega na zupełnie rewelacyjnej szczepionce przeciwnowotworowej. Został sprzedany koncernowi farmaceutycznemu w Sanofi za 300 milionów dolarów. To jest jedna z większych takich transakcji, czy większych przepływów właśnie z akademii do przemysłu, jaką ja obserwuję tutaj w Polsce. Nie jest tak dobrze, żeby całe te 300 milionów trafiło na Uniwersytet Warszawski, dlatego że próby kliniczne tej szczepionki były wykonywane przez firmę biotechnologiczną w Niemczech. Po udanych próbach klinicznych ten wynalazek został dopiero, nabrał tej wartości i Sanofi zapłaciło tą sporą sumę. Ale w tym centrum są zespoły, które się zajmują zarówno taką biotechnologią na rzecz medycyny, jak i chemią strukturalną. Mamy tutaj w naszym składzie panią profesor Dorotę Pawlak, która już poprzednio bardzo skutecznie działała na polu naukowym i między innymi jej materiały zostały sprzedane Departamentowi Obrony Stanów Zjednoczonych, który to departament Stany Zjednoczone wykorzystują do malowania swoich samolotów po to, żeby były niewidoczne dla radarów. Także te nasze wynalazki tutaj idą w bardzo różną stronę i mam nadzieję, że będzie ich z czasem coraz więcej. To centrum nie prowadzi działalności takiej podstawowej, dydaktycznej. Głównie magisterską, uczymy na poziomie magisterskim, doktoranckim i podoktorskim,
ale zorganizowaliśmy w zeszłym roku pierwsze na uniwersytecie takie studia przedsiębiorczości dla studentów, nie wydziałów zarządzania i ekonomii, tylko dla wszystkich pozostałych. Cieszą się dużą popularnością. Uczymy, jak założyć przedsiębiorstwo, jak napisać biznesplan, jak chronić własność intelektualną i mam nadzieję, że to studium, którego hasłem jest nie idź do urzędu pracy, tylko sam załóż przedsiębiorstwo i daj innym zatrudnienie, wydaje mi się, że będzie się rozwijało i będzie miało coraz większe powodzenie wśród naszych studentów. Także uniwersytet jest bardzo otwarty ostatnio na współpracę z gospodarką, na współpracę z praktyką medyczną, rolniczą i inną i jesteśmy gotowi do wszelkich działań i bardzo mnie cieszy, że organizacja, która wypączkowała z MIT, znalazła u nas siedzibę. Dziękuję Państwu. Serdecznie. Pan profesor, myślę, że we wspaniały sposób zapowiedział wypowiedź pana premiera, bo właśnie dopiero co została powołana Rada do Spraw Innowacyjności, która ma uruchomić program Start in Poland, właśnie nakierowany na wspieranie startupów. Cieszymy się, bo jest to bardzo korzystny zbieg okoliczności i wydarzeń. Kiedy my rozpoczynaliśmy pracę nad przygotowaniem naszego akceleratora półtora roku temu, rozpoczynając rozmowy z MIT, nie wiedzieliśmy jeszcze, że taka inicjatywa powstanie. Także bardzo się nam to ładnie zbiegło w czasie i teraz bym poprosił właśnie pana premiera Mateusza Morawieckiego o zabranie głosu i podzielenie się swoją refleksją na temat roli startupów w rozwoju polskiej gospodarki. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Mam tutaj ogromną przyjemność być dzisiaj z wami, bo rzeczywiście inicjatywa jest w pełni kompatybilna z tym, co zamierzamy zrobić. Te słowa pana profesora, te przykłady, to jest dokładnie ścieżka, którą chcemy iść, to znaczy z jednej strony promocja nowoczesnych małych na początku, a potem coraz więcej większych przedsiębiorstw, przedsięwzięć, zakorzenionych w polskich instytutach badawczych, polskich uczelniach, ale też przede wszystkim takich przedsięwzięć, które są możliwe do komercjalizacji. Oczywiście nie wszystko się udaje i z tego sobie w pełni zdajemy sprawę, że współczynnik, który jest badany na MIT pewnie codziennie, jaki jest wskaźnik udanych przedsięwzięć w obszarze venture czy w obszarze przedsięwzięć dużego ryzyka, na pewno może być bardzo różny, ale 1 na 10 powiedzmy, że jakiś sukces odnosi. Zdajemy sobie z tego sprawę i chcemy jednocześnie też tak zorganizować proces wspierania polskich startupów, żeby po drugiej stronie był ten pierwszy odbiorca, czy żeby uprawdopodobnić kontrahenta, żeby uprawdopodobnić to, ten wynalazek, który przedsiębiorcy startupowi nowocześni chcą wprowadzić na rynek. Z tego też względu chcemy, żeby firmy, polscy czampioni narodowi, jak to się mówi, ale też polskie firmy średniej wielkości, jest ich kilkaset, które są nowoczesne, eksportują swoje produkty na cały świat, były przemknięte również w te mechanizmy tworzenia nowoczesnych rozwiązań poprzez startupy czy poprzez instytuty nowoczesnych technologii, takie jak ten. Nie chcemy oczywiście niczego tutaj dekretować. Przede wszystkim zależy nam na mechanizmach rynkowych, ale też jako państwo chcemy te mechanizmy rynkowe wspierać, chcemy je stymulować. Uważamy, że tak jak dzisiaj między uczelniami a biznesem jest raczej taka cienka, wąska kładka chybotliwa nad przepaścią, to chcemy zamienić ją na przynajmniej dobrze, solidnie zbudowany most czy pomost, żeby te dwa światy ze sobą połączyć, żeby je ze sobą przybliżyć. Poprzednia perspektywa unijna, którą chcemy też wprząc bardzo jednoznacznie w ten rozwój w najbliższych latach, możemy ją nazwać hasłem wygoda, bo zbudowaliśmy sobie akwaparki, stadiony, prawda, poprawiliśmy jakość chodników i zbudowaliśmy trochę dróg i to wszystko na pewno jest bardzo potrzebne.
ale kolejne 10 lat, kolejne inwestycje muszą oznaczać gospodarkę, realną gospodarkę innowacyjną. I to jest główne powołanie ministerstwa, które mam zaszczyt reprezentować tutaj, żebyśmy poprzez nasze mechanizmy wspierające jednocześnie system współpracy uczelni i biznesu, wspierające startupy, wspierające innowacyjne technologie, tworzyli warunki do działania na rynku i popychali naszą gospodarkę w górę wartości dodanej i zmieniali naszą pozycję w globalnym łańcuchu dostaw, dóbr i usług. To jest nasze powołanie i tak rozumiemy naszą wizję. Szanowni Państwo, wszyscy musimy się zmieniać, nie możemy tylko robić cały czas lepiej tego samego, ale też powinniśmy robić nowe rzeczy. Ostatnio uświadomiłem sobie, że mrówki, fantastyczny wynalazek ewolucji, właściwie nie zmieniają się od 100 milionów lat. Genialnie działają, prawda, organizacja perfekcyjna, ale jakoś tak, no nie idzie im ten postęp za bardzo. No, nam troszeczkę lepiej wyszedł 2-3 miliony lat. I chciałbym, żebyśmy teraz znowu kolejne takie przyspieszenie zaliczyli, a zwłaszcza my tutaj w Polsce, bo na tym mi najbardziej zależy. I ze swojej strony deklaruję jak najbardziej, że chcemy się też uczyć. Nie wiemy tego, jak tworzyć najbardziej nowoczesne przedsiębiorstwa. Od MIT chcemy się też uczyć, jak zrobić ten brain drain w naszą stronę, bo do tej pory przez 150 lat brain drain był w tamtą stronę, zwłaszcza do koleżanki tutaj właśnie na wschodnie wybrzeże. Chcielibyśmy współpracować jak najbliżej, ale chcemy też nauczyć się, jak ściągać super zdolnych i właśnie kompatybilnych z naszymi rozwiązaniami komercyjnymi przedsiębiorców, tak żeby razem tworzyć tą globalną czy akceptowalną na rynkach globalnych wartość dodaną. To jest nasze największe marzenie i na pewno wiele procedur i PARP-u, którym też mam przyjemność zarządzać, i naszego ministerstwa, i naszego rządu będzie zmierzało przede wszystkim w tym kierunku. Bardzo serdecznie gratuluję też tych osiągnięć, które do tej pory udało się w tym centrum zdobyć, zrobić, i liczę na jak najlepszą współpracę w najbliższych latach i dekadach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie panu premierowi za tą wypowiedź. I rzeczywiście jest tak, że to przedsięwzięcie jest swoistą próbą reverse brain drain, czyli nauczenia się i z doświadczeń najlepszej i nie tylko największej, ale najbardziej innowacyjnej gospodarki na świecie, jak kreować innowacyjne startupy, które zdobywają swoimi produktami i usługami świat. Dlatego w tej chwili, ponieważ siłą rzeczy weszliśmy na obszar współpracy polsko-amerykańskiej, chciałbym poprosić o zabranie głosu pana Johna C. Law, Deputy Chief of Mission Ambasady Amerykańskiej w Polsce. Bardzo dziękuję, dzień dobry. Jeśli chodzi o reverse brain drain, jestem za, a nawet przeciw temu. Ale dzień dobry, panie premierze, panowie profesory, szanowni państwo. Dziękuję prezesowi Pawłowi Bokniarzowi i innym wielkim umysłom, którzy stoją za polskim oddziałem MIT Enterprise Forum, za zaproszenie dzisiejszą konferencję i za wyjątkowe oddanie na rzecz polsko-amerykańskiej współpracy w dziedzinie innowacji. Dziękuję też Zbigniewowi Jagiełło i Bankowi PKO za docenienie wartości tej inicjatywy i wspieranie tego wspaniałego programu. Podziękowania należą się również dyrektor zarządzającej greckiego oddziału MIT Enterprise Fund, Katarzynie Saridaki, oraz zaangażowanemu w program przedsiębiorcy i mentorowi Mariuszowi Orsachy, którzy przyjechali, by podzielić się swoją ogromną wiedzą i talentem. Wiem, że jest wśród nas również kilku absolwentów Massachusetts Institute of Technology, hi to the English speakers, wspierających
tą inicjatywę i mam nadzieję, że będziecie wspólnie z nami świętować i promować MIT Enterprise Forum w Polsce. MIT bardzo wiele zrobił, by zwrócić uwagę na talent i możliwości polskiej społeczności naukowców i inżynierów. Ubiegłoroczna edycja programu MIT Technology Review Innovators Under 35 pokazała, że w Polsce rodzi się wiele innowacji, które wyznaczają nowe kierunki rozwoju. Jestem pewien, że Fundacja Przedsiębiorczości Technologicznej będzie kolejnym ważnym katalizatorem komercjalizacji nowych technologii powstających w umysłach najlepszych polskich naukowców i inżynierów. Jestem zaszczycony, że mogę dziś w imieniu ambasady Stanów Zjednoczonych wraz z premierem Morawieckim uroczyście zainaugurować działalność Fundacji Przedsiębiorczości Technologicznej. Ambasada amerykańska dumna jest, że wieloletniej współpracy z polskim rządem na rzecz wspierania i promowania rozwoju innowacji. I współpracujemy w ramach polsko-amerykańskiego programu innowacji, znanego jako Plus IP, programu Top 500 Innovators. Realizujemy też wymiany między naszymi krajami i ciągle prowadzimy dyskusje na temat tego, jak możemy jeszcze lepiej współpracować, by wzmocnić nasze gospodarki, produkować coraz bardziej inteligentne produkty, żeby obywatele byli bardziej zadowoleni. I przez program stypendialny Fulbrighta cały czas wspieramy młodych, zdolnych Polaków, którzy chcą się rozwijać zarówno nauki humanistycznych, jak i ścisłych. Celem programu jest wybór około 40% polskich uczestników grantów z sektora STEM, czyli nauka, technologii, projekty inżynieryjne i matematyczne. Wiadomo, biurokraci i politycy nie zawsze są najlepszymi innowatorami. Są dziś z nami również przedstawiciele biznesu, uczelni wszystkich, laboratoriów i inkubatorów. I liczymy na to, że wraz ze swoimi współpracownikami wykonajcie Państwo ciężką pracę polegającą na przekazaniu światu nowych idei. Nie dziwi mnie to, że tylu ludzi z tak różnych branż angażuje się w tę inicjatywę. W czasie spowolnienia gospodarczego na świecie polska gospodarka błyszczy częściowo dzięki naszemu wspólnemu naciskowi na innowacyjny rozwój, zarówno ze strony rządu, biznesu prywatnego i środowiska akademickiego. Będąc tu w centrum nowych technologii, jestem otoczony tym, co jest największą siłą Polski, talentem i determinacją ludzi. Tylko ci, którzy nie zdawali sobie sprawy w siły Polaków i polskiego systemu edukacji, mogli być dziwieni tym, że Polska wybiła się na pozycję lidera na tak wielu różnych polach, począwszy od nowatorskiej kooperacji rekonstrukcyjnych przez pionierskie systemy transakcji finansowych, aż po rekordowo popularne gry wideo. I to nie są tylko słowa. Firmy amerykańskie już pokazały, że chcą być częścią polskich innowacji. Amazon, Google, Intel i dziesiątki innych firm amerykańskich otwierają centra rozwoju i laboratorium w całym kraju. Wiedzą, że mogą tu zatrudnić najzdolniejszych i wiedzą, że dwustronna współpraca w zakresie innowacji może zaowocować pomysłami, które pomogą wyżywić, ochronić i wzmocnić kolejne pokolenia, a także zapewnić im rozrywkę. Amerykańskie inwestycje w Polsce napędzają inwestycje polskie, a dzięki polskim inwestycjom amerykańskie firmy cały czas dostarczają wartościowe produkty i usługi, które są przyjazne dla klientów. Polski oddział MIT Enterprise Forum stwarza szanse zarówno dla Polski, jak i Stanów Zjednoczonych, byśmy dzielili się tym, co mamy najlepsi, naszymi najlepszymi naukowcami, najlepszymi przedsiębiorcami, naszymi najlepszymi instytucjami, a poprzez wymianę tego, co najlepsze, cały czas umacniamy wzajemną przyjaźń i partnerstwo. Ambasada amerykańska w Warszawie jest dumna, że wspieramy tę inicjatywę. Nie możemy się doczekać, co przyniesie przyszłość. Dziękuję wam wszystkim.
Bardzo panu dziękuję. Ja może zapowiem jeszcze troszeczkę, co się będzie działo dzisiaj. Mamy oczywiście przewidziane w plany wypowiedzi pana prezesa Jagieły, przedstawiciela naszego głównego partnera. Mamy również, zaprosiliśmy i poprosiliśmy o głos również pana dyrektora Leszka Grabarczyka z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Mamy specjalnie nagrane na to spotkanie krótkie wideo od profesora Billa Euleta. To jest postać legendarna na kampusie MIT. On jest dyrektorem Centrum Przedsiębiorczości MIT od wielu lat. I specjalnie właśnie skierował swoje słowa tutaj do uczestników dzisiejszego spotkania. I na koniec poprosimy jeszcze o głos Mariusza Urzaki, który jest wieloletnim współpracownikiem profesora Euleta i który prowadzi warsztaty z przedsiębiorczości na całym świecie według właśnie metod opracowanych na MIT. I mamy też krótką prezentację, jak program MITF w Grecji zmienił oblicze tamtejszego ekosystemu startupów, jakie dał efekty. I na tym zakończymy, a później przewidziany jest oczywiście czas na to, żeby Państwo mogli zadać swoje pytania naszym gościom, a później zaprosimy Państwa na taką część nieformalną, na mały poczęstunek. W tej chwili jednak chciałem króciutko przedstawić Państwu, na czym ten nasz program polega i co czyni go rzeczywiście wyjątkowym. Kim jest, czy czym jest MIT Enterprise Forum? Jest to organizacja bardzo ciekawa, ponieważ zanim jeszcze wymyślono słowo startup, zanim ktokolwiek mówił o akceleracji nie w kontekście laboratoriów fizycznych, czy też zderzaczy hadronów, a w kontekście właśnie wspierania startupów, powstała na MIT organizacja, która zajmowała się właśnie tym, wspieraniem naukowców w tworzeniu nowych firm. Także niedługo MIT Enterprise Forum będzie już obchodziło 40-lecie istnienia. I oczywiście jak każda organizacja przechodziła przez pewną ewolucję, ale jak pokazuje ta mapa, w Stanach Zjednoczonych, a stopniowo również poza. MIT Enterprise Forum jest związane z MIT Technology Review. Jest to najbardziej opiniotwórcze pismo o nowych technologiach na świecie. I jedną z korzyści, którą chcemy dać naszym startupom biorącym udział w akceleracji, jest to, że najlepsze z nich będą opisane na łamach elektronicznego wydania MIT Technology Review. Zapewni to ekspozycję tych startupów na inwestorów, odbiorców technologii na całym świecie. Jesteśmy bardzo małym zespołem entuzjastów, którzy 2 lata temu zaczęli rozmawiać o tym, że taki program w Polsce jest potrzebny. W naszym gronie są również absolwenci MIT. Współpracujemy z klubem absolwentów MIT w Polsce, także chcemy, żeby ta społeczność tutaj żyła. Jesteśmy zespołem różnorodnym pod kątem naszych doświadczeń, ale wszyscy mamy doświadczenia w komercjalizacji technologii. Dlaczego w ogóle nasz program powstał? Po prostu myślę, że pierwszym najważniejszym powodem jest to, że jesteśmy świadomi pewnej luki. Ta luka polega na tym, że z jednej strony w Polsce jest niewątpliwie bardzo duży kapitał intelektualny. Mamy bardzo kreatywnych naukowców i demonstruje to między innymi ten wykres. Na nim pokazana jest liczba nagród przyznana przez 20 lat konkursu Komisji Europejskiej dla Młodych Naukowców, naukowcom z poszczególnych krajów. I tutaj nie wiem, czy pewnie z daleka nie widać dobrze tych podpisów, ale na czerwono zaznaczone są nagrody przyznane polskim naukowcom i ustępujemy tylko tutaj Niemcom i Wielkiej Brytanii nieznacznie. Także widać, że ten potencjał polskich naukowców jest i są też polskie technologie, o których w tej chwili pisze się już na świecie. Na łamach bardzo renomowanych pism i naukowych, i biznesowych. Ale z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na rankingi innowacyjności, to Polska jest jak gdyby na drugim końcu spektrum, czyli zwykle zamykamy stawkę i to jest źródłem na pewno wielkiej frustracji, prawda, dla wielu osób. Nasze wynalazki, nasze pomysły naszych naukowców, naszych inżynierów nieczęsto doczekują się komercjalizacji. Powód jest bardzo prosty. Komercjalizacja technologii jest po prostu szalenie trudna. Jest to sztuka sama w sobie, jest to, czy też dziedzina nauki, jak kto chciałby to nazwać.
Tych wyzwań, które są związane z komercjalizacją, jest bardzo dużo. Miałem osobiście okazję się o tym przekonać, pracując przez ostatnie 3 lata przy projekcie Bridge Mentor, finansowanym z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, gdzie wspieraliśmy kilkadziesiąt zespołów naukowych w Polsce w komercjalizacji ich technologii. Najczęściej mówi się o tym, że przeszkodą dla innowacji jest brak finansów, jest niewystarczający kapitał. Trzeba sobie zdać sprawę, że kapitał przychodzi na końcu. Najpierw musi być dobra technologia, która rzeczywiście jest czymś nowym, która tworzy jakąś nową wartość, która jest w stanie się odróżnić od innych technologii, które powstają na całym świecie. Z tym jest duży problem. W badaniach, które przeprowadziliśmy w ramach projektu Bridge Mentor, około 21% technologii, którym się przyglądaliśmy, powstawały poniżej poziomu techniki. Czyli tak naprawdę już w momencie rozpoczynania badań było wiadomo, że ta technologia nie będzie czymś nowym, że są technologie, które są lepsze. Nawet jeżeli technologia jest konkurencyjna, ona musi być odpowiednio zabezpieczona. Pan profesor Węgleński też mówił o tym, że w ramach zajęć z przedsiębiorczości jest też moduł poświęcony własności intelektualnej. To są bardzo trudne tematy i dobra technologia, nawet doskonała technologia, może być zepsuta przez źle napisany patent. Tej wiedzy jeszcze w Polsce bardzo brakuje. Nawet jeżeli te dwa pierwsze elementy się zgadzają, to kolejnym problemem jest rynek. Czy rynek zaakceptuje technologię? Czy ona nie każe się zbyt kłopotliwa w aplikacji albo zbyt droga? Czy, jak powie to za chwilkę pan profesor Aulet w swojej wypowiedzi, jest czymś, co klienci muszą mieć, czy też jest czymś, co klienci mogą mieć, jeżeli zechcą? To wszystko ma olbrzymie znaczenie i naukowcy często nie są przygotowani do tego, żeby ocenić, oszacować autentyczny popyt na ich wynalazek. Kolejną poprzeczką, którą trzeba przeskoczyć, są kwestie praw własności. I to jest szczególnie trudne w technologiach, przy startupach, które powstają na gruncie wynalazków stworzonych na uczelniach czy w instytutach. Po prostu dlatego, że regulacje dotyczące tego, kto jest tak naprawdę właścicielem danego wynalazku, są niesłychanie zawiłe, są niesłychanie skomplikowane, złożone. Co więcej, w zależności od tego, z jakiego programu finansowany był grant, który dał dany wynalazek, te regulacje mogą dać zupełnie inny efekt w postaci przypisania praw własności. Polskie uczelnie dopiero od niedawna uczą się wprowadzać własne regulaminy własności intelektualnej. W zeszłym roku, w październiku, weszła w życie nowelizacja ustawy w tym zakresie, która powinna udrożnić te sprawy, ale na dzisiaj widzimy, że jest też w osobistej praktyce, miałem do czynienia z wieloma technologiami, które były bardzo ciekawe, ale nie byliśmy w stanie jako zespół doradców przy zatrudnieniu naprawdę bardzo tęgich głów jako prawników rozstrzygnąć, kto tak naprawdę jest właścicielem technologii. Z siłą rzeczy takiej technologii nie można pokazać inwestorowi. I jak te wszystkie elementy się zgadzają, no to jeszcze w przypadku startupu dochodzi element zespołu, prawda? Bo jeszcze potrzebni są ludzie, którzy chcą się zaangażować, zadedykować tworzeniu startupu. I to jest bardzo trudne, dlatego że droga w Polsce z nauki do biznesu to jest często droga w jednym kierunku. I nie ma powrotu. Brakuje elastycznych mechanizmów, które pozwalałyby naukowcom angażować się w tworzenie startupu i wracanie do pozycji, które mieli na uczelni. Często jest też tak, że tej motywacji do tworzenia startupu nie ma, bo na przykład wśród informatyków oferty, które płyną z dużych korporacji, są niesłychanie atrakcyjne. I studenci mają niską motywację do tego, żeby zaryzykować własne życie, własny czas, własne pieniądze, żeby założyć startup w obliczu bardzo atrakcyjnych alternatyw. I dopiero jak te wszystkie elementy się zgadzają, pojawia się kapitał. Także chciałem, żebyśmy o tym pamiętali i że prośba do przedstawicieli mediów, którzy tutaj dzisiaj są, żebyśmy trochę odkłamali ten temat. To nie jest tak, że chodzi wyłącznie o pieniądze. I dlatego właśnie potrzebna jest akceleracja. Znaczy akceleracja jest próbą rozwiązywania tych wszystkich problemów, o których była mowa wcześniej. Nie jest wymalaskiem polskim. Akceleratory zaczęły powstawać w dużej liczbie w Stanach mniej więcej w latach 2000. I startupów tworzonych przez naukowców jest kilkaset w ogóle. Także to jest, pokazuje, że jesteśmy zwykle prawdopodobnie o 2 rzędy wielkości w tyle za Stanami Zjednoczonymi. Także korzystamy z ich sprawdzonych narzędzi, z ich wiedzy, z programów udostępnionych na platformie edukacji elektronicznej.
Dajemy dostęp do międzynarodowych mentorów. Każdy z zespołów naukowych, którzy weźmie udział w naszym programie akceleracyjnym, dostanie do dyspozycji polskiego mentora, którym będzie doświadczony przedsiębiorca, i mentora międzynarodowego. I dzięki naszym partnerom, o których za chwilę powiem, bo muszę im bardzo serdecznie dzisiaj podziękować, dajemy dostęp do najwyższej klasy ekspertów. Od własności intelektualnej, od podatków, od kwestii prawnych. Te tematy będą, ta ekspertyza będzie dostępna dla każdego z zespołów, który będzie uczestniczył w naszym programie. I dajemy to wszystko za darmo. Jedyny koszt, który zespoły muszą ponieść, to jest koszt podróży. Drugi, nasz program akceleracyjny podzielony jest na dwa etapy. W pierwszym chcemy przyjąć do 25 zespołów, które przejdą przez szereg warsztatów, które będą mieli dostęp do mentorów, do dyżurów ekspertów. Natomiast najlepsze z tych startupów chcielibyśmy zabrać na drugi etap, na MIT, i z oczekiwaniami już globalnych graczy. I te startupy również zostaną uhonorowane specjalną ekspozycją w MIT Technology Review. Także będzie to bardzo wyjątkowy program, pierwszy w tej części Europy, i chcielibyśmy, żeby był to najlepszy program akceleracyjny dla naukowców, inżynierów w tej części świata. Bardzo dziękujemy naszym partnerom, bez których ten program byłby niemożliwy do zrealizowania. Jednym z założeń, na których opiera się MIT Enterprise Forum, jest to, że jest to program prowadzony nie dla zysku. Dlatego nie byłby możliwy bez wsparcia finansowego, i tutaj serdeczne podziękowania dla pana prezesa Jagieły z PKO BP. Znaczy, ja się bardzo cieszę, że polskie firmy wsparły ten program, bo to nie jest wcale takie oczywiste, prawda? I bardzo się cieszę, że na końcu drogi dla zespołów, które przejdą przez naszą akcelerację, będzie też czekał potencjalny partner biznesowy, inwestor albo klient. Liczymy na to, że ta współpraca pomiędzy naszymi partnerami i naszymi startupami będzie się rozwijać. Wczoraj dziękujemy bardzo Ademedowi, którego przedstawicielka jest tutaj z nami na sali, że dołączył również do grona naszych partnerów. Bardzo serdecznie dziękujemy. Siłą rzeczy wydaje nam się, że choć nasz akcelerator jest otwarty na przedstawicieli różnych technologii, ale zakładamy, że jednak lwia część będzie pewnie pochodziła właśnie z obszaru informatyki, cyberbezpieczeństwa, big data, ale również biotechnologii, i tutaj Adamet będzie na pewno świetnym partnerem. Dziękujemy bardzo Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju, który nie dofinansowuje akceleracji, ale za którego środki przeprowadzamy badania postaw przedsiębiorców polskich naukowców. Wyniki tych badań będą dostępne już w maju dla państwa, także chętnie się z nimi podzielimy. Firma Weil, Intel są również naszymi ważnymi partnerami, zapewniając nam wsparcie finansowe, merytoryczne. No i przede wszystkim właśnie nasi partnerzy, którzy będą dostarczać ekspertyzę dla naszych startupów. Na pierwszym miejscu muszę wymienić PWC, i tutaj bardzo dziękuję osobiście Joliki Okosińskiej, która jest partnerem w PWC, jest z nami na sali. Bo PWC nie tylko udostępnia 100 godzin swoich ekspertów dla naszych startupów i robi to pro bono, ale również udostępnia nam salę na nasze sesje warsztatowe. Wielkie podziękowania dla, nie wiem, czy mam przedstawiciela firmy Wardyńskiej, Kancelarii Wardyńskiej na sali. Nie mamy, ale bardzo im dziękujemy za wsparcie, i firma JWP. Nie wiem, czy mamy, możemy komuś, o, tam, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy JWP, czołowej polskiej kancelarii patentowej, za udział w naszym programie. I partnerzy, którzy nas wspierają na inny sposób. Firma DFK dostarcza nam usługi księgowe pro bono, Fundacja na Rzecz Polskiej, na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Stowarzyszenie Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorców w Polsce. Bardzo wam dziękujemy za pomoc w dystrybucji informacji o naszym programie. To jest jakby najważniejsze, żeby dotrzeć z tą informacją do wszystkich ludzi, którym ten program może pomóc. Serdeczne podziękowania. I zapraszamy do współpracy, oczywiście dzisiaj do zadawania pytań nam, naszym partnerom, którzy również byli na tym spotkaniu. Także dziękuję, tyle prezentacji z mojej strony, a teraz bardzo bym prosił pana prezesa Zbigniewa Jagiełło o zabranie głosu. Dzień dobry państwu. Dziękuję bardzo panu Pawłowi za możliwość wystąpienia. Proszę państwa, ja w swojej wypowiedzi chciałem poruszyć parę wątków, odnieść się również do wypowiedzi
moich przedmówców. Chciałem bardzo podziękować panu ministrowi Lowe za jego inspirujące wystąpienie. Mam nadzieję tylko, że gdy pan mówił o tych biurokratach, to nie miał pan na myśli mnie ani pana premiera Morawieckiego. Mam nadzieję, że my byliśmy w tej części o talentach. A to, że nie jesteśmy biurokratami, to może poświadczyć pan Paweł, ponieważ gdy spotkaliśmy się, gdy on mi prezentował ten pomysł, to nasze spotkanie trwało z pół godziny 45 minut, prawda, i zakończyło się taką sentencją z rynku kapitałowego, którą używam, buy, prawda? Czyli kupiłem ten pomysł i szybko żeśmy go, bo to chyba nie minęło dwa miesiące, prawda, jesteśmy dzisiaj na tym, powiedzmy, spotkaniu. Te dwa miesiące, no to jest wynik Pawła, mógł to zrobić szybciej, ale powiedzmy zwlekał, prawda, nie pracował święta, Sylwestra ani Nowy Rok. Ja pracowałem i wówczas odpowiadałem na wszystkie jego maile. To tak, proszę państwa, tytułem żartu, natomiast gdy występował pan profesor, to pomyślałem sobie, że wiem, po co żeśmy się tutaj spotkali. Wiem, po co żeśmy się tutaj spotkali. Otóż jest tak, że gdy pan profesor mówił o tym, że sprzedano lek na nowotwory, szczepionkę na nowotwory za 300 milionów dolarów, gdy mówił o tym transferze technologii radarowej do armii amerykańskiej, to pomyślałem sobie, że celem naszego spotkania jest to, żeby, nie wiem, za 5, 10 lat, 15, Paweł zorganizował to spotkanie i wówczas będzie informacja, że polscy naukowcy sprzedali szczepionkę, lek, patent za miliard dolarów firmie Adamet, za kilkaset milionów dolarów albo jeszcze więcej w systemie obronnym dla firmy PGZ. Bo chodzi o to, że wówczas, żeby te nasze wynalazki, te prace polskich naukowców mogły zostać przekute w myśl biznesową, prawda? I żebyśmy zarabiali ogromne pieniądze, żeby polskie firmy były tak duże, jak te firmy, które mogły sobie pozwolić na tego typu inwestycje w coś, co nie wiadomo, czy przyniesie sukces biznesowy. I to jest ten cel naszego spotkania. Paweł, zobowiązuje ciebie, żebyś monitorował te nasze osiągnięcia. I to jest jeden wątek. Drugi wątek jest, dlaczego PKO Bank Polski? Otóż jest tak, że sprawa jest prosta dla mnie. To, co jest dobre dla polskiej gospodarki, jest dobre dla PKO. Pomyślność polskiej gospodarki, jej rozwój, bogacenie się firm i ludzi, no będą się odkładały na kontach w naszym banku. I mam nadzieję właśnie, że tak się stanie. Trzeci wątek to jest wątek osobisty. Otóż jest tak, że jestem absolwentem Politechniki Wrocławskiej Wydziału Informatyki i Zarządzania i studiowałem w latach 80. i wówczas słyszałem, że jest taka uczelnia MIT. To jest kolega Jurek, już profesor. Ja niestety, moje losy się potoczyły inaczej. Nie zostałem naukowcem, prawda? W zasadzie to chyba już odkryć naukowych nie dokonam. Natomiast myślę, że mogę wspierać właśnie polskich naukowców. Wówczas, gdy w latach 80. zajmowaliśmy się różnymi sprawami, być może w najmniejszej ilości odkryciami, to pracując czy studiując na Wydziale Informatyki i Zarządzania, pamiętam, że byliśmy świadkami rewolucji technologicznej w obszarze informatyki, computer science być może, bo to było lepsze określenie, gdzie wielkie maszyny, które zajmowały mniej więcej połowę tego pomieszczenia, nie wiem, czy własność intelektualna była po stronie wówczas obozu RWPG, ale Odry, które były pewną mutacją IBM-a, albo Riada jeszcze bardziej, który był produkcji, ówcześnie mówiło się, radzieckiej, skończyły swój żywot, jak i również karty perforowane, bo weszły takie małe urządzenia połowy albo jeszcze mniej tego stołu, nazywały się ZX Spectrum i to była rewolucja. Później były Atari, Commodore i tak dalej, różnego rodzaju pecety, prawda? To wszystko wpłynęło na mnie w taki sposób, że po roku 89 pomyślałem sobie, że powinienem pójść w działalność gospodarczą, w rozwój menadżerski.
A następnie, gdy już zostałem tym menadżerem w dużych firmach, takim jak PKO Bank Polski, to wracam z powrotem do tego swoich przemyśleń z lat 80., żeby wspierać polską naukę, żeby polskie firmy rosły i miały się dobrze. Dziękuję bardzo, Pawle, za tą możliwość. Pan profesor jeszcze chciał ad vocem. Ad vocem, dlatego że pan prezes wyjął z moich ust to marzenie, żeby te wynalazki były tutaj komercjalizowane w Polsce. Ale ja bym oczekiwał jeszcze słowa więcej, bo próby kliniczne kosztują między 20 a 40 milionów euro na dany lek. I w związku z i stąd Uniwersytetu nie było stać na taki wydatek przy dość niepewnym rezultacie komercyjnym. Dopiero jak Niemcy zaryzykowali i zrobili 4 serie prób klinicznych, ta szczepionka uzyskała tak dużą wartość. I pytanie jest do pana prezesa i do pani, która reprezentuje Adamet. Czy w tej chwili, jak jest już kolejny patent na szczepionkę znacznie lepszą niż ta, która została sprzedana za 300 milionów. Czy jest szansa, żeby w Polsce przeprowadzić próby kliniczne, które będą kosztowały powiedzmy 40 milionów euro? Czy jest szansa, czy też to, co, o czym mówił pan prezes, to są takie marzenia, co to za Boże 50 lat się ziszczą? To ja może, żeby też nie wyływać tak do tablicy, ja poproszę, żeby trochę na to odpowiedział Leszek Grabarczyk, bo on jest tutaj człowiekiem z największą kasą na innowacje i on finansuje rozwój tych innowacji już od dłuższego czasu. Czy takie projekty mają szansę na dofinansowanie? I drugie pytanie oczywiście, jak taki program akceleracyjny wpisuje się w działania Narodowego Centrum Badań i Rozwoju? Dziękuję, Pawle. Szanowni Państwo, ja może zacznę od dementii. Na pewno człowiekiem z największą kasą na innowacje jest pan premier w tym miejscu. Ja mam przyjemność tylko na tym odcinku, który związany jest z innowacjami bazującymi na rozwoju technologicznym stricte, na badaniach i rozwoju, badaniach naukowych i pracach rozwojowych, a nie na innowacjach, powiedzmy, najszerzej pojętych. Natomiast zanim dojdę do odpowiedzi na te dwa pytania, które właśnie postawiłeś, może kilka słów takiego tła, wyjaśnienia. Trochę nawiązując do dwóch slajdów właściwie z twojej prezentacji i wypowiedzi pana premiera, gdy w 2012 roku rozpoczynaliśmy przygotowania w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju do pierwszego programu, właśnie między innymi, którego częścią był między innymi Bridge Mentor, o nazwie Bridge, właśnie most, jak pan premier mówił, to wtedy skonstatowaliśmy, że gdy popatrzeć na potencjał Polaków, nas jako nacji, versus inne nacje w Europie, i nie porównując się od razu, nie napinając się do Amerykanów, bo najczęściej wcześniej to były takie porównania, w Polsce na badania wydaje się tyle, a więcej na samym Stanfordzie albo więcej na samym MIT. I takie porównania do niczego nie prowadziły. Natomiast jeżeli porównać wówczas w 2012-2013 roku sytuację w Polsce i na przykład w Danii, na Węgrzech, w Czechach, w Holandii, czyli w krajach, w których narody są 4-5 razy mniejsze od narodu polskiego, to się okazywało, że mimo tak pozytywnego obrazu sytuacji, jak na twoim slajdzie pokazującym przez ostatnie 20 lat nagrody dla młodych naukowców z programów Komisji Europejskiej, gdzie Polacy są na trzecim miejscu i właściwie na tym samym poziomie co do liczby, co Brytyjczycy i proporcjonalnie do liczby ludności na tym samym poziomie co Niemcy, bo tam Niemcy mieli 85, a Polacy prawie 40, prawda? To teraz porównując się do, z jednej strony mając na uwadze że to, że nasze talenty potrafią generować tak znakomite pomysły, które są uznane przez naprawdę obiektywne z zewnątrz gremia, a z drugiej strony
próbując uchwycić pewną miarą pokazującą, co z tego w sferze praktycznej, komercji, handlu, korzyści dla gospodarki narodowej się dzieje, to te porównania z nacjami, takim jak powiedziałem, Czesi, Węgrzy, Holendrzy i tak dalej, pokazywały, że w Polsce przedsiębiorstw bazujących na takich nowych technologiach w tamtym czasie powstawało rocznie kilka, a na przykład w Danii 100. I to był nie trend, to był trend właśnie, a nie zjawisko jednoroczne, nie jak, jakieś odstępstwo od reguły, które by wskazywało na to, że jakimś cudem w Danii powstało w 2011 roku 100 takich przedsiębiorstw technologicznych, które i prywatni, i publiczni inwestorzy zainwestowali pieniądze. Na Węgrzech 59 w tamtym roku, pamiętam. W Czechach było około 60, a w Polsce, która jest, ma naród 4-5 razy większy od tych nacji, zaledwie kilka. Zatem bazując na takich obserwacjach, ja doszedłem do wniosku, że nikt nie będzie mnie w stanie przekonać, iż Polacy są głupsi, mniej utalentowani, gorzej wykształceni, mniej sprytni i nie potrafią znakomitych pomysłów zamienić na praktyczną realizację i na praktyczną korzyść dla siebie samych i tym samym dla gospodarki narodowej, dla kraju. I to znaczy, że coś jest nie tak, coś wtedy było nie tak z naszą organizacją. Coś nie tak było właśnie z tą kładką, o której pan premier powiedział. Dla niektórych naukowców, ludzi ze świata akademickiego, wchodząc na tą kładkę, oznaczało to wejście nie nad dolinę śmierci jakąś tam łagodną, tylko nad przepaść. Kładka się chybocze, droga tylko w jedną stronę. Nie wiadomo, czy się przejdzie. Jak się nie przejdzie, to już nie będzie powrotu. Zatem jasne jest, jakie najczęściej ludzie podejmowali decyzje i co było najrozsądniejsze z ich punktu widzenia. I teraz wniosek oczywisty. Trzeba zbudować zamiast kładki most. Wtedy zaczęliśmy budowę takiego mostu. Notabene nie wiedziałem, że kilka lat później będzie znakomita okazja, żeby używać takiego wyrażenia, bo wówczas nazwaliśmy te programy Bridge. Ten most to jest właśnie zamienienie sytuacji, w której owi innowatorzy, utalentowani ludzie, mając pomysłów co najmniej tyle, co w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, zamiast przechodzić przez chyboczącą kładkę, powinni mieć towarzystwo speców od znajomości rynku, własności intelektualnej, prawa handlowego, które pozwoli im ułożyć strukturę przyszłego przedsiębiorstwa tak, żeby na początku nie popełnić jakiegoś kardynalnego błędu i żeby później to przedsiębiorstwo nie było możliwe do sprzedania na przykład za 300 milionów dolarów. I właśnie ta organizacja, istota błędu w naszym samozorganizowaniu się wówczas wydaje się tkwiła w tym, że oferowaliśmy albo dopuszczaliśmy, tolerowaliśmy sytuację, w której dla takich naukowców oferowana była kładka w jedną stronę, chybocząca, z dużym ryzykiem spadnięcia w przepaść, nie w jakąś dolinę śmierci i bez szansy powrotu. Mam nadzieję, że po tamtych doświadczeniach z jeszcze większą liczbą takich przedsięwzięć akceleracyjnych, jak właśnie teraz we współpracy z MIT, Pawle, otwierasz, w najbliższych miesiącach nawet, bo już w programie Inteligentny Rozwój pod instytucją zarządzającą pana premiera mamy zaplanowane uruchomienie w najbliższych kilku miesiącach kolejnej edycji programu Bridge Alpha, właśnie po to, żeby takie akceleracyjne, takie zalążkowe fundusze, takie akceleracyjne przedsięwzięcia i zalążkowe fundusze oferujące pomoc, most, a nie kładkę dla setek, a miejmy nadzieję tysięcy utalentowanych wynalazców, twórców znakomitych pomysłów przedsięwzięć technologicznych, były zaoferowane i żeby oni nie musieli przechodzić sami, tylko w dobrym towarzystwie profesjonalnym i żeby nie musieli przechodzić przez kładkę, tylko przez most. Zatem odpowiedź na pytanie pana profesora. Właściwie ja bym podchodził do sprawy nawet w inny sposób niż czy jest w Polsce taka możliwość zrobienia badań klinicznych w drugiej, trzeciej fazie może za 40 milionów euro. Ja uważam, że absolutnie jest, znaczy nie ma, nie podlega wątpliwości to, czy jest taka możliwość. Jest, tylko jest kwestia właściwego zorganizowania, bo na przykład my już teraz obecnie u aktualnie prowadzonych programach oferujemy taką możliwość, tylko to, co bardzo często zauważamy, to to, że skoro jesteśmy związani regułami pomocy publicznej ustalonymi przez Brukselę, przez Komisję Europejską, nie możemy wyłożyć 100% kosztów.
jeżeli to są badania kliniczne, które mają mieć później skutek komercyjny, nie akademicki, tylko komercyjny, to nie możemy pokryć 100% kosztów, a zatem musi być też dodatkowo inwestor prywatny, który część tych kosztów pokryje. Jak mówimy o badaniach klinicznych, to zazwyczaj będzie niestety oznaczało około 40-50% kosztów do pokrycia. Ale znalezienie na rynku 20 milionów euro zamiast 40 milionów euro to jest różnica, rozumiem? I my możemy pomóc tym, żeby te badania mogły się być przeprowadzone w Polsce i tym samym, żeby grubsza warstwa śmietanki została spita w Polsce, a nie w Niemczech czy w Szwajcarii. Dziękuję. Partnerzy prywatni, albo inwestorzy, znaczy kapitałowi, albo przemysłowi. Bardzo dziękuję Leszku za prezentację. Musimy pożegnać niestety pana premiera. Proszę podziękować jeszcze raz za jego obecność na tym wydarzeniu. A w tej chwili poprosimy Państwa o chwilę uwagi. Mamy takie krótkie, czterominutowe wideo, właśnie nagrane z wypowiedzią profesora Billa Auletta. Profesor Aulet jest nie tylko dyrektorem Centrum Przedsiębiorczości MIT, ale jest też autorem metody 24 kroków do udanego startupu, którą właśnie będziemy w naszej akceleracji wykorzystywać. My panu profesorowi wysłaliśmy jeszcze w grudniu parę pytań dotyczących jego działalności i dlaczego w ogóle warto wspierać startupy na uczelniach, co takiego jest unikalne w tym ekosystemie MIT, że udaje im się aż tak dobrze. I to wideo właśnie zawiera odpowiedzi na te i na parę innych pytań. Także prosiłbym o chwilkę uwagi teraz. Hello, Poland. I'm very excited to be talking to you here today. My name is Bill Auletta, and I'm the Managing Director of the Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship. And let me tell you why I'm specifically very excited. 25 years ago, when I was still a somewhat young man, I went through Poland, the country of Poland, in a basketball tour, and we played the Polish Junior Olympic team. And here's a t-shirt that I dug up today to memorialize that. It says Polska USA. And just for further proof, on the back, it says 1991 tour, the road to Gdansk. And just to give it even more credibility, you can see here on the bottom, there's a whole bunch of things written in Polish that I wish I could tell you what they mean, but for the life of me, I can't. But we're here today to talk about entrepreneurship, which is not too dissimilar from basketball. In basketball, it's all about merit. You can make yourself whatever you want to be. In entrepreneurship, you can do that as well. It's important for scientists to understand business because an invention without a customer is simply an invention. An invention that creates value in the world is an innovation. And what you have in businesses is they take inventions and they help make them into innovation. The original idea for the 24 steps came from my personal experience over 25 years of entrepreneurship. I started out with technologies, and I tried to bring them to market, and I had a hard time. But by the third time I had done it, I actually got quite good at it. So 24 steps is just the methodology at which I learned to be successful. What makes MIT so successful is, of course, we have great technology, but there's much, much more than that. It's about how do you commercialize those technologies. And we do that through explaining the entrepreneurial process, but even more than that, it's the four H's. It's the head, understanding what the entrepreneurial process is. Secondly, it's the hands, doing it, being able to execute the entrepreneurial process. The third H is heart, having the spirit and desire to want to do it. And the fourth H is home. It's having a community of people to do that. This MIT model now, we're looking to export to different places through digital tools, through online courses, but also through what we call the Regional Entrepreneurship Acceleration Program and the MIT Enterprise Forum. The difference between scientists and business people is scientists think that the technology is what really matters, and that's good,
Business people know that what really matters is what the customer wants. So having both of these work together is what makes for successful companies. Everyone's interested in startups now because of one word, jobs. It creates new jobs. It allows you to get the job you want. Governments love it, young people love it, everyone loves it. Historically, it's been very hard for corporations to innovate, and there's been a lot of research on this. First of all, it's they cannibalize their own products, but also it's a question of getting the incentives right. This is where startups excel. The Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship works on helping the students here at MIT and the faculty. The MIT Enterprise Forum takes that knowledge and helps spread it around to the rest of the world. What makes for a great idea or a great technology is that you're working on something that's a solution to people that they must have, not something that's nice to have. Well, thank you, everyone. It's been a pleasure to come back to Poland, even if it's virtually and through electrons. But I want to congratulate the MIT Enterprise Forum of Poland on their kickoff, and I also want to congratulate all the startups. And we wish you luck, because the work that you're doing is very important to help change the world. Myślę, że brawa są zbędne, bo pan profesor nie usłyszy, ale mam nadzieję, że ta prezentacja pomogła troszeczkę przybliżyć podejście, które ma właśnie Centrum Przedsiębiorczości MIT do wspierania startupów. A teraz poproszę o zabranie głos pana Mariusza Urzachę, który jest współpracownikiem wieloletnim Billa Auleta. Marius, you've run the workshops, the acceleration workshop, disciplined entrepreneurship workshop, anywhere from Chile to Korea. Yes. Does it work everywhere? I mean, can it be deployed in other countries than the US, or is it MIT specific? No, it can be deployed in other countries, and I think that's one of the biggest questions that people have. Can entrepreneurship be taught, or is it a special Pytanie, sort of like gene? Wielu ludzi dzisiaj zadaje to takie, czy można się nauczyć przedsiębiorczości? Czy można ją w praktyce, można się tego nauczyć, czy jest to coś, co jest wiedzą wlaną? And from what I've seen around the world, from Chile to Korea to United States, Romania, Bulgaria, and I'm definitely sure. To, co obserwuję na całym świecie, od Ameryki Południowej poprzez całą Europę, to. It's same here in Poland. Is yes, it can be taught. Że tak, można się tego nauczyć. One of the other questions is, what would it take for Poland to become the Silicon Valley of Europe? Czy jest możliwe, żeby Polska stała się taką doliną krzemową w Europie? And normally there are like several components for successful entrepreneurial environment. Musimy tutaj zwrócić uwagę na kilka czynników. Good education. Po pierwsze, dobry poziom edukacji, a to widzimy, że mamy to wśród nas. Government. Po drugie, rząd wspierający innowacje. Niestety pan premier właśnie musiał wyjść. Corporations, which I'm glad to see that some of the biggest firmy, ones support this program. Firmy, czyli trzeci czynnik, i cieszę się, że są tutaj obecne również firmy, które chcą wspierać ten program. Entrepreneurs. Oczywiście przedsiębiorcy. Anyone here? I cieszę się, że też tu jesteście. Okay, we have some. And risk capital. No i oczywiście kapitał, czyli pieniądze, które ktoś chce zaryzykować, chce zainwestować. And from what I know, this is like one of the biggest problems in this entrepreneurial environment. No i oczywiście z tym jest największy problem wśród przedsiębiorców. And if you think right now, the only ones who are sort of like supposed to take all the risks are entrepreneurs. I niestety jest w chwili obecnej jest tak, że jedynymi, którzy chcą ponieść jakieś ryzyko, to są właśnie sami ci przedsiębiorcy, którzy chcą coś nowego stworzyć. And since that's not fair, you need someone to take on, you know, to provide risk capital, and this is not going to be universities or corporations. A to jest niestety trochę niesprawiedliwe. No nie da się tak, żeby tylko uniwersytety czy jakieś inne firmy były w stanie, czy wy sami byście w stanie podnosić te koszty. Or private investors, so the only one that's left to be able to sort of like stimulate that to support the entrepreneurial environment should be the government. Oczywiście też rząd powinien być tym, który powinien wspierać przedsiębiorczość. And I think that one example that I've witnessed several times being there is what happens in Chile with the Startup Chile program,
where the government gives $35,000 to 300 startups every year from all around the world. To co widziałem, taki program, to że rząd Chile daje 35 tysięcy dolarów co roku 300 firmom. And I've witnessed Santiago, Chile 2 years apart in this program, and the change is unbelievable. Byłem w Santiago de Chile 2 razy w przeciągu 2 lat i obserwowałem ogromne zmiany, jakie firmy, które dostały te inwestycje, przeszły. So I think that, you know, by seeing all these actors here is definitely a sign that something is also happening in Poland, and I'm really excited. Także cieszę się, widząc was tutaj, że i mam nadzieję, że też ta zmiana pozytywna nastąpi w Polsce. And I'm really happy to support Paweł and his team do like one of the small steps required to. Cieszę się, że mogłem pomóc Pawłowi w tych pierwszych krokach tutaj w tworzeniu tego polskiego oddziału MIT Enterprise Forum. Thank you. Dziękuję bardzo wszystkim. Przechodzimy do ostatniej prezentacji dzisiaj. Być może w głowach Państwa rodzi się pytanie, czy ten program daje jakiś efekt? Czy ta inicjatywa zaskutkuje czymś konkretnym? I dlatego zaprosiłem tutaj dzisiaj Katarzynę Saridaki. Can you hear me? Yes. Dobrze, słychać mnie dobrze? Tak. Okay. Yes, I'm already translating. So okay. What I said is that you know, maybe some people are wondering, does an acceleration program bring any results, and will this program deliver, you know, something concrete? Definitely in the does. End? Definitely That's why I invited does. You yes. to take the stage and show off, basically show the results that you've achieved over the last 2 years since you've launched your first acceleration program in Greece. Okay. So we have some slides also. Mamy kilka slajdów, które chciałem dzisiaj wam pokazać. So good morning everybody. Jeszcze raz dzień dobry wszystkim. Cieszę się, że very happy to be here. Jestem tutaj z wami. And congratulations to the MIT. Gratuluję Pawłowi i całemu zespołowi. And best of luck. I'm sure you're gonna make it. Życzę wam szczęścia i mam nadzieję, że wam się uda. Jestem tego pewna. And can we start with the slides, please? Możemy rozpocząć pokaz slajdów? You have to press me. Okay. So, listening today from all the talks that I heard, słuchając dzisiaj wszystkich wypowiedzi, wszystkich zaproszonych gości, like we have the opportunities and we have the talent in Greece, but we don't have the covering the needs for them to become entrepreneurs and struggle in the global market. Zdałem so we are sprawę. Trying also to create to bridge the gap between opportunities and needs, as you are trying okay. to do. Okay. Sorry. Give me a break. Yes. Zdałam sobie sprawę, że w Grecji mamy podobną sytuację, gdy zaczynaliśmy 2 lata temu, zdałam sobie sprawę, że również jest przerwa, tak? Jest przepaść pomiędzy tymi, którzy wymyślają różne rzeczy, a tymi, którzy mogą czy chcą je zastosować w praktyce. I zdaliśmy sobie sprawę z tego, że musimy wspólnie tę przepaść zasypać, zbudować jakiś most, tak jak tutaj pan Leszek mówił. This is why Enterprise Forum Greece formed in 2013, exactly the reason to bridge the gap between opportunity and needs and to create new opportunities and take the know-how and the knowledge from USA and bring it to Greece and try to stop brain drain. W 2013 roku, gdy utworzyliśmy nasz oddział w Grecji, zrobiliśmy to właśnie w takim celu, żeby nauczyć się od naszych partnerów ze Stanów Zjednoczonych, jak w praktyce stosować, jak wdrażać innowacje, jak wdrażać wynalazki, w jaki sposób wprowadzać je i też w jaki sposób zastopować ten brain drain, tak, ten drenaż mózgów, o którym tutaj Paweł wcześniej mówił. So on that note, we started last year the first program, MITF Greece Startup Competition, we call it. W 2015 roku stworzyliśmy taki program, który nazwaliśmy właśnie konkurs dla startupów greckich.
These are the numbers from last year. To są liczby z ostatniego roku, 80 firm stojących do konkursu. This competition in Greece is the only one focusing on tech entrepreneurship. We have lots of organizations now. Ten konkurs jest tylko dla firm technologicznych. Chociaż mamy dużo innych konkursów, które organizujemy. We have a lot of organizations in Greece that are due to the economic crisis that are expanding and creating accelerating programs and incubators. So our program Pomimo is the only one for tech entrepreneurs. Mamy wiele firm w Grecji, które próbują być takimi akceleratorami przedsiębiorczości, tworząc nowe miejsca pracy, tworząc nowe jakieś fora współpracy, natomiast my jesteśmy w tej chwili, ten nasz konkurs, który organizujemy, jest jedynym konkursem w Grecji skierowanym do branży high-tech. So we had 80 applications and we had eventually 25 teams as semi-finalists. Z 80 firm, które startowały, wybraliśmy 25 półfinalistów. All semi-finalists went through a three-month program with workshops and mentoring. Oni przeszli przez 3-miesięczny program warsztatów i coachingu, takiego which prowadzenia. Which was for free, of course. Który oczywiście też był programem oferowanym za darmo. And we had supporters and workshops and some networking events, like a pitch night for investors to come and meet the new startups. Mieliśmy również taki event, which is not typical maybe for Poland. Okay. Mieliśmy takie spotkanie na plaży, gdzie się mogli spotkać inwestorzy. Pitching night, czyli... It's a pitch night. It's like a presentation night. Przepraszam, noc prezentacji. No to jest dobry pomysł, żeby to na plażę zrobić. Pomysł. Sorry, I understood beach night and I said no. It's very nice, you know? Widzę, że PKO też chce taki trochę. It's a pitch night. So okay. We have nice beaches on the Baltic Sea. The end. We went to the beach at the end of the program. So jednak poszli na koniec tego poszli na plażę, więc wszystko się zgadza. So and the most important thing from during the program, 10 startups, the finalists of the competition, traveled to Boston and entered the MIT Startup Bootcamp. They were there for one week. They had the course, but they had also the opportunity to visit US companies. 10 najlepszych firm miało okazję pojechać do Bostonu, spędzić tam tydzień, spotkać się z inwestorami ze Stanów Zjednoczonych i też odbyć tam swego rodzaju warsztaty, taki bootcamp. Mm-hmm. And also they had the opportunity to network. We have there our advisory, Marina Hadzopoulos. She organized a cocktail event, so they had the opportunity again to pitch, live pitch. I oczywiście mogli, no, there is no beach in Boston. No więc też mieli okazję zaprezentować te swoje projekty właśnie tam w Bostonie przed firmami amerykańskimi. Była to bardzo dobra taka okazja do takiego networkingu. And as most of them stated, it was a life-changing trip. Experience, yes. Tak, było to takie doświadczenie naprawdę zmieniające ich życie, ten pobyt tam i te rozmowy z tymi amerykańskimi przedsiębiorcami. So, after all this process, here are the three winners. We have one winner and two runner-ups. Ostatecznie wybraliśmy 3 firmy jako zwycięzców, jednego głównego po lewej stronie i 2 firmy jako na miejscu, powiedzmy, drugim i trzecim, wicezwycięzców. As you can see, the winner is a biotech company and the second runner-up also focuses on medicine and biotech. And we have an IT company, software. Także jak widzicie, pierwsza firma, która zwyciężyła i również ta firma po prawej stronie, to są firmy farmaceutyczno-medyczne w tej dziedzinie, natomiast firma po środku jest firmą informatyczną. Czyli so, takie branże. The MIT of Poland also invited the winner today to be here, Vangelis Papas from RTSAFE, but unfortunately he couldn't come because this week he's
discussing his funding and finalizing his deal. So this is an outcome from the competition. Zaprosiliśmy również prezesa firmy Artisafe, czyli tego zwycięzcę, żeby tutaj przyjechał z nami i był i opowiedział troszkę o sobie, ale niestety właśnie w tym tygodniu ma końcówkę rozmów z inwestorami i nie mógł być tutaj w Warszawie. So let me give you some highlights and results from the competition. This is the first year. We expect more the next year. Czyli czego, co osiągnęliśmy w pierwszym roku działalności? So Artisafe, our winner, received just after the award four investment term sheets. And you have to understand that when we had the finals and award ceremony in Greece, we had capital controls. It was the first week. And nevertheless, he got the term sheets. So this is very good. This is, and most of the funds are from abroad. They're not Greek funds. Also, they got licensing interest from a Chinese distributor and a European university. Okay, that's a we'll give you a minute. Więc bezpośrednio po ogłoszeniu zwycięstwa firma Artisafe otrzymała oferty, tak, na finansowanie i również oferty na pracę licencję, tak, z chińskiej firmy dystrybucyjnej i również z jednego z uniwersytetów europejskich propozycję podpisania umów licencyjnych. Also they got their first order from Boston while otrzymali również pierwsze zlecenie z samego już Bostonu, ze szpitala onkologicznego. I will say what you told me yesterday, okay? Okay. Firma nie mogła znaleźć w Grecji żadnego szpitala, który byłby zainteresowany technologią. To jest technologia bardzo dokładnego dawkowania radioterapii pacjentom i dopiero w Stanach znaleźli szpital, który jest na tyle zaawansowany technologicznie, że był zainteresowany wdrożeniem tej technologii, przetestowaniem tej technologii u siebie. And finally, they had also good publicity, both in local in Greece, but through the US media. We had last month a huge coverage from CNBC covering the Greek ecosystem. And they had an interview, a long interview, and very, very good applause from everybody. So this is very good for them too. No i oczywiście firma otrzymała odpowiednią uwagę mediów i to jak gdyby też bardzo pomogło jej w zaistnieniu też na rynku w różnych miejscach. And I would like to mention that in the article they had a section like the 8 innovative companies in Greece and all of our teams were on the list. So it's a very good percentage. Muszę powiedzieć, że w artykule, który się ukazał w jednej z gazet, tak, the three winners were on the list for 8 innovators. 8 najbardziej innowacyjnych firm w Grecji, wśród tych firm się pojawiły właśnie wszystkie nasze firmy, które zwyciężyły w naszym konkursie, te trzy, które pokazałam przed chwilą. Also, the two runner-ups, ReportBrain, increased their client base after, as a result of the competition, but also they are closing now their funding deal with an angel investor. Tomatech also incorporated because it was a team just coming out from a university. They incorporated in December, and they are securing their first funding round with a great VC fund the first quarter of 2016. Pozostałe dwie firmy, jedna zwiększyła bazę klientów w Grecji i też dostała już jakieś propozycje pierwsze od inwestorów. No i druga podobnie, mają dostać finansowanie w pierwszym kwartale 2016 roku. But the point is, all the acceleration program and the competition period, it's not only focusing on the three winners. And as you can see, some other cases, like Join Cargo was a finalist in the 10 finals of the competition. And they also achieved last September, a convertible debt with the help of an MIT assigned mentor. So you see mentors from the program helped companies to accelerate, but also to complete deals and draft papers together.
Sukces osiągnęły nie tylko te trzy firmy, które zajęły pierwsze trzy miejsca w naszym konkursie, ale również wszyscy finaliści. Przede wszystkim nie tylko to, że mentorzy, którzy prowadzili ich przez ten program, pomogli im skomercjalizować, czy jak gdyby lepiej wykorzystać swoje wynalazki, ale również dzięki temu te firmy stały się bardziej dojrzałe i też mogły łatwiej już znaleźć kolejne finansowania na swoje prace. And going down to the list, like Sky Robotics was selected one of the 10 startups from around the world to join the Qualcomm Accelerator Program in San Diego. Firma Sky Robotics jako jedna z 10 firm z całego świata została wybrana przez akcelerator Qualcomm w San Diego do dalszej współpracy. It was the only Greek team. To była jedyna firma z Grecji, jedna tylko z 10 z całego świata. And as they quoted, they got the position by attending the pitch workshop, which helped them, you know, perfect their pitch, and they had the opportunity to go to Qualcomm for 4 months and learn even more. Jak sami mówią, to osiągnęli sukces między innymi dzięki oferowanym przez nas warsztatom przygotowania prezentacji, gdzie osiągnęli, jakby tak dobrze sami siebie zaprezentowali, że zostali właśnie wybrani i tam pojechali na 4 miesiące do Stanów. And some other cases like Carrocross, Gridmates and My Tutor also expanded their collaborations in outside of the borders of Greece. Kolejne trzy firmy zyskały klientów już poza Grecją, także też bardzo były zadowolone z uczestnictwa w tym programie. And they won awards outside of Greece. And all the semi-finalists had extended media coverage in Greece, which as they state, it was very, very significant for them to promote them and give them an opportunity to open up in the world. And last but not least, they had the opportunity to. Wszyscy półfinaliści, którzy brali udział w naszym konkursie, znaleźli się gdzieś tam w uwadze mediów w Grecji. To też im pozwoliło zaistnieć w ogóle na rynku jako firmom nowym. So last but not least, we had the opportunity to have an MIT Technology Review Special running for the competition and for the Greek ecosystem. And this was the first opportunity for them to show their companies outside of Greece. The thing from No i też ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, to to, że wszystkie firmy zostały omówione w specjalnym dodatku do tego magazynu MIT Technology Review, w którym zostały omówione po prostu nasz program, który prowadzimy w Grecji i te wszystkie firmy zostały w nim zaprezentowane. It's very interesting if you get on our website or on YouTube or channel, you can see all the statements that the participants have made. As they, most of them say to me, the mentoring process was was an excellent experience, and the MIT Bootcamp, of course, and workshops, but mentoring was another way for them to open up and build bridges with US partners and get feedback, real feedback, which is very important. Tak jak wszystkie firmy, które uczestniczyły w naszym programie mówią i możecie to przeczytać na naszych stronach internetowych, wszystkie podkreślały, że proces mentoringu, przez który przechodziły w czasie całego programu, był bardzo dobrym doświadczeniem, był prowadzony na najwyższym poziomie i to bardzo pomogło im później we wszelkich rozmowach z nowymi partnerami biznesowymi, w tym z różnymi firmami z USA. So I'm closing up my presentation with a video to give you the vibe of the competition and get some feedback from the participants. Ważne jest, żeby porównać się z konkurencją, żeby dostać też informację zwrotną od różnych partnerów, z którymi będziecie współpracować. And some statements from partners and mentors. So can we have the video, please? What a wonderful journey this has been.
We at Report Brain help decision makers have the insight they want, the minute they want. Tomotec develops advanced brain MRI software. Our vision in NARTISAFE is to ensure cancer patient safety in radiation oncology. This is a terrific initiative run by people who really care. They're passionate about making sure that entrepreneurs have the best chance at getting funded and contributing to the economy of Greece. It's a great privilege for our company to be here amongst so many other great teams and mentors. The seminars are also very useful. We're fine-tuning at the moment our pitch. Το επίπεδο των υποψηφίων είναι πολύ υψηλό. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα που ερχόμαστε σε επαφή με νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και θέλουν να χτίσουν πράγματα σε κλάδους όπως είναι τεχνολογία, υγεία ή ενέργεια. We get help in all different areas, from tax to funding to human relations to marketing and communications. We find this initiative a great initiative and we really want to be helpful in the long run. I found interesting and good ideas to build upon. We're learning a lot and we are already applying the things that we're learning. So we hope that in 2 months' time we'll be a better, faster company. We got some significant improvements in our business and we got to practice our pitching. We get the opportunity to see what we were doing wrong and improve a lot of stuff in our business plans. We are well known now in the US thanks to this whole process. In contact with investors and people who can help us create our business and expand it beyond the Greek territory. You said you've moved to San Diego. Yeah, the Qualcomm Robotics Accelerator has given us free space in their premises so we can build our company. The whole process was a good experience. I believe that our case really improved during these months. We definitely benefited from the workshops. Appreciated the energy, the passion, the vision of the finalists. It was a very, very interesting experience. We gained a lot. We're really excited about the result. It was 5 months of process. We participated in the workshops. We gained a lot of information, a lot of knowledge regarding our business development. So we're really happy and proud to be among the winners of the MITF competition Greece. MIT Enterprise Forum Greece was a great boost for us and it will help NARTISAFE to scale up. Thank you so much. For everything. An honest thank you. These 5 months, we met a lot of interesting people. The partners managed to bring a lot of value to the table for these companies and provide them a lot of networking opportunities. We are looking forward to the next competition next year. I recommend this competition for anyone that wants to take his business to the next level. This is it. Each time I watch this video, I will smile. Very, very proud. Thank you so much. Jestem dumna, że mogłam tym uczestniczyć. Good luck to your start. Dziękuję, Paweł. I believe you are powodzenia. Going to you accelerate everybody here and do the best you can do. Thank you. Thank you, Katrina. To jest, ta część spotkania z prezentacjami doszła właśnie, dobiegła do końca. Także bardzo dziękuję wszystkim prelegentom. Za chwilkę chcielibyśmy oddać głos Państwu, jeżeli są jakieś pytania na sali. Mamy tutaj osoby z mikrofonami. Czy ktoś chciałby zadać pytanie organizatorom albo naszym partnerom? Widzę, że tam jest Kasia Zachariasz. Bardzo dziękuję. Wiesz co, tak żeby wszyscy słyszeli, już do ciebie mikrofon idzie. Najważniejsze, jak chcecie wybierać te firmy, czy tych naukowców, przepraszam, z firmami, jak ma w ogóle wyglądać cały ten proces selekcji i czy później, czy to jest coś takiego, że jakby to będą warsztaty dla wszystkich uczestników, czy to ma być taki program, że jakby każda ścieżka jest dostosowana do poszczególnego uczestnika?
Dziękuję za to pytanie. Są dwie ścieżki rekrutacji, czyli mamy ścieżkę rekrutacji dla istniejących startupów pod warunkiem, że nie pozyskały finansowania w kwocie większej niż 1 000 000 zł. Uważamy, że startupy, które uzyskały inwestora z większym kapitałem niż 1 000 000 zł, już powinny sobie same trochę radzić. Są trochę za stare na naszą akcelerację. Natomiast druga ścieżka jest dla ludzi z pomysłami, dla zespołu z pomysłami. To jedyny warunek jest taki, że to nie mogą być indywidualne osoby, to muszą być już zespoły. Jak przebiega selekcja? W tej chwili już trwa nabór na naszej platformie online, udostępnionej przez MIT Enterprise Forum globalne. Mamy, ten proces będzie trwał do 23 stycznia, chyba że go troszeczkę przedłużymy. I każda z aplikacji będzie oceniana przez 3 niezależnych jurorów. MIT Enterprise Forum ma grono ponad 300 jurorów międzynarodowych i my będziemy dobierać tych jurorów pod kątem ich pól ekspertyzy do konkretnych projektów. Także każda aplikacja będzie oceniana przez 3 jurorów, powstanie ranking tych aplikacji i na tej podstawie wybierzemy maksymalnie 25 uczestników programu. I przepraszam, jeszcze, tak? Jak będzie program wyglądał? Czy to będzie jak będzie program wyglądał? To znaczy po zakończeniu rekrutacji będziemy prowadzić warsztaty. Pierwszy etap akceleracji to są 4 warsztaty. One będą realizowane mniej więcej to 2 tygodnie do końca kwietnia. Na tych warsztatach będziemy prowadzić ten program 24 kroków, czyli tak naprawdę są 24 kroki od pomysłu do przemysłu, od pomysłu do biznesplanu, do modelu biznesowego. Oprócz tego na tych warsztatach będziemy mieli coacha tego samego, który występował w programie greckim, Lindę Plejną, która będzie prowadziła taką akademię pitchowania, akademię prezentacji inwestorskich. I w tym czasie też będzie dostęp do mentorów i do dyżurów eksperckich. Czy to odpowiada na twoje pytanie? Dobrze. Pan Andrzej Rybka, Dolina Lotnicza. Bardzo serdecznie witamy pana. Dziękuję serdecznie, bardzo ciekawa inicjatywa i również wpisuje się w nasze najbliższe plany, też naprawdę w naszą strategię. Moje pytanie jest takie, oprócz tego limitu 1 000 000, jaka jest definicja startupu, tego, który już istnieje? Czy również jest ograniczenie dotyczące czasu, w którym jest na rynku, czy liczby osób, które zatrudnia, czy jakieś obroty, czy są jakieś inne formalne ograniczenia? No i drugie pytanie, które no w zasadzie no zostało wymuszone przez pana informację o tym, że 23 stycznia już jest limit. Dzisiaj jest 11, no czas jest szalony. Jeżeli mamy gdzieś w ogóle przekazać informacje wśród naszych firm członkowskich, które mogłyby się nadać, to myślę, że wypadałoby choć troszeczkę to przedłużyć. Tak, jesteśmy przygotowani, żeby trochę przedłużyć czas naboru, mniej więcej o tydzień. Natomiast dodam, że my tak naprawdę od grudnia, jeżeli nie od listopada, tak naprawdę już jeździmy po Polsce. Nie wszędzie oczywiście zdążyliśmy dotrzeć, ale spotykamy się na uczelniach, w parkach technologicznych i zachęcamy do udziału w naszym programie. Także liczymy, że ta odpowiednia liczba zgłoszeń będzie. A drugie pytanie, szczegółowy regulamin dostępu do naszego konkursu jest zamieszczony na naszych stronach internetowych. Jeżeli chodzi o ten limit czasu, to ten startup nie może być starszy niż 3 lata. Jedna rzecz jest dla mnie niejasna, chciałbym się upewnić. Czy Państwa oferta jest skierowana do startupów wyłącznie zakładanych przez naukowców bądź z udziałem naukowców, czy też jest otwarta dla wszystkich startupów? Dobre pytanie. To niekoniecznie muszą być naukowcy, ale za tymi startupami musi stać jakaś technologia, jakiś wynalazek. Czyli są programy skierowane bardziej dla startupów internetowych, czyli nie wiem, jakieś nowe aplikacje internetowe, nowe jakieś platformy internetowe. To nie są takie projekty, których my jakoś szczególnie zachęcamy do naszego projektu, naszego programu akceleracji. Raczej chcemy pracować właśnie z teamami pochodzącymi z parków technologicznych, z uczelni czy z instytutów. Ale mogą też być osoby, na przykład inżynierowie, którzy pracują w korporacji i z jakichś względów chcieliby na przykład odejść i założyć własny biznes, tak? Mają tą wiedzę.
Anna Bełcik, Puls Biznesu, Serwis Puls Innowacji. Pan powiedział, że rekrutacja już się rozpoczęła. Ja zastanawiam się, jakie do tej pory jest zainteresowanie naborem, bo też interesuje mnie to, czy te środowiska związane właśnie z uniwersytetami, one są chętne do tego, żeby przejść o krok dalej i skomercjalizować swój biznes. Bardzo dobre pytanie. Mamy w tej chwili około 30 aplikacji na naszej platformie. Nie wszystkie są jeszcze w pełni skończone. Ten proces nie jest trudny, także to nie powinno stanowić bariery. Tak naprawdę no liczymy, że będziemy tych, żeby wybrać te 25 dobrych projektów, bo tutaj naprawdę priorytetem jest jakość dla nas, czyli to wolimy 25 projektów, ale naprawdę dobrych, niż 5 dobierać tylko po to, żeby dobić do 25. Chcielibyśmy mieć co najmniej 100 aplikacji w naszym do wyboru. Teraz czy uczelnie, czy naukowcy będą rzeczywiście zainteresowani? To się okaże. To jest też swego rodzaju eksperyment. Robimy co się da, żeby ich zachęcić. Dzięki tutaj wsparciu naszych partnerów ta informacja dociera kanałami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Zawisną plakaty we wszystkich parkach technologicznych, inkubatorach jeszcze w tym tygodniu. Organizujemy webinarium. Dzisiaj się spotykamy na kampusie Google ze startupowcami. Także mamy bardzo szeroką gamę działań nakierowanych na to, żeby zachęcić ich do uczestnictwa. Zjeździliśmy naprawdę sporo Polski też na takich indywidualnych spotkaniach. No i zobaczymy, jakie to da efekty. To jest tak naprawdę największy czynnik ryzyka, bo rzeczywiście tych barier dla zaangażowania się w startup jest sporo. Przedstawiciel naszego partnera, Michał Dobrze. Dżoga. Dzień dobry, Michał Dżoga, Intel. Znaczy, ja w ogóle zawsze wam kibicowałem, bo uważam, że to świetny jest wybór, żeby startupom nie dawać pieniędzy, tylko naprawdę wiedzę. I to po paru latach robienia programów akceleracyjnych międzynarodowych widać, że to w ogóle przyciąga inny poziom ludzi i jakby inny poziom przedsiębiorstw. Natomiast pytanie jest takie, pewnie może trochę za wcześnie, ale jednak trochę też w kontekście tego, jak ktoś się będzie zwracał i do was, co potem, tak? No bo jest ten program akceleracyjny, będzie ta część pierwsza w Polsce, będzie na pewno super ta część w MIT. Natomiast czy już myślicie o tym, jakby jak pozostać z tymi startupami w kontakcie, jak im dalej pomagać? Bo przeważnie, wiesz, to sam ze swojego doświadczenia, że to są często dość długie procesy, dłuższe niż pół roku czy nawet rok. To jest bardzo dobre pytanie i oczywiście ta długoterminowa perspektywa jest tutaj niezbędna i również dziękuję naszym partnerom, że podzielają to podejście. Natomiast co mogę powiedzieć? Naszym pomysłem jest to, żeby stworzyć klub absolwentów naszego akceleratora, czyli chcielibyśmy z tych firm, które przejdą przez program, czy też pierwszy etap, czy obydwa etapy, stworzyć pewną społeczność, z którą będziemy dalej pracować. Od pewnie naszej przedsiębiorczości, naszego zespołu akceleracyjnego i od naszych partnerów zależy, co będziemy dalej mogli realnie zrobić. Jeszcze może mamy czas na dwa pytania i zapraszamy na zewnątrz. Dobrze. Jola Kochosińska, PWC. PWC, które reprezentuje, też ma zaszczyt być partnerem merytorycznym tego programu. I nasz pomysł na to, i to jest trochę też w odpowiedzi na to pytanie, my również chcemy wykorzystać sieć naszych relacji klienckich po to, żeby tym startupom pomóc się skomercjalizować, ale również dać im możliwość zderzenia ich pomysłów z rynkiem, bo to tak jak Paweł wymieniał te kilka komponentów, które są niezbędne, to jest niezwykle istotne. Także my będziemy się również w takiej formie chcieli zaangażować. Pan Jacek Adamski, który siedzi zaraz obok. Ja powiem tak, że oczywiście dla nas bardzo ważne jest, że mamy właśnie partnerów takich jak PKO, BP czy Adamet, którzy nie są tutaj wyłącznie dla korzyści wizerunkowych. Znaczy widzimy po stronie tych partnerów autentyczne zainteresowanie współpracą z tymi startupami. I nie chcę wchodzić w buty tutaj pana Zbigniewa Jagieły czy Szymona Wałocha, który jest dyrektorem pionu klienta detalicznego, klienta indywidualnego, natomiast pewnie w kuluarach można na ten temat z nimi więcej porozmawiać. Ja mam króciutkie pytanie, Jacek Adamski, Lewiatan. Czy rekrutacja jest ograniczona wyłącznie do osób i podmiotów polskich? Bo mamy sporo działających ukraińskich, rosyjskich, białoruskich w Polsce. Regulamin mówi, że co najmniej połowa zespołu musi być, to muszą być Polacy.
Także, znaczy chcemy tworzyć podwaliny polskiej gospodarki innowacyjnej. Jeżeli trafią się teamy z Ukrainy, czy z Białorusi, czy z Rosji, które będą chciały tutaj przyjechać do Polski, żeby skorzystać z tego programu, to bardzo fajnie, ale niech sobie poszukają też polskich współpracowników. Ja z troszeczkę innym aspektem chciałbym poruszyć odrębną sprawę. Akurat wczoraj było posiedzenie Komisji Etyki w Nauce. To jest taka komisja dla naukowców w całej Polsce, przewodniczy profesor Andrzej Zoll. I w ostatnich miesiącach coraz więcej spraw, które wpływa do tej komisji, to nie są tylko tam sprawy plagiatów czy jakichś nieuczciwości naukowych, ale sprawy relacji pomiędzy startupem a instytucją, w której ten startup został założony. Dlatego, że okazuje się, że bardzo często ci, którzy zakładają startup, korzystają z urządzeń i z know-how wypracowanym w tej instytucji. To znaczy i co więcej, okazuje się, że większość uczelni w Polsce nie ma regulaminu traktującego relacje uczelni z powstającym przy prywatnym przedsiębiorstwem. Ja myślę, że analizując te sprawy zgłoszeń do tego programu, ja bym sugerował, żeby zwrócić uwagę na to, czy tam jest ustalona relacja pomiędzy tym startupem a jednostką, w której on powstaje. I druga sprawa się wiąże z NCBiR-em. Mianowicie, jak wiemy, w ostatnich latach większość chyba środków idzie na programy, które są wspólne pomiędzy przedsiębiorstwem a instytucją naukową, albo tylko dla przedsiębiorstw. I w przypadku, kiedy jest taki układ przedsiębiorstwo, instytucja naukowa, często się zdarza, że tym przedsiębiorstwem jest coś, co założone jest przez członków tej instytucji, czasem przez dyrektora tej instytucji, instytutu naukowego, czy kierownika jakiejś dużej jednostki uczelnianej, czy Instytutu Panowskiego. I też przez pryzmat obserwacji z tej komisji etyki widać, że dochodzi do sporej liczby takich niejasnych sytuacji i w tej chwili opracowując zmiany w kodeksie etyki naukowców, my bierzemy na warsztat ten konflikt interesów, jaki powstaje w związku z tworzeniem startupów. Bardzo bylibyśmy wdzięczni za sugestie zarówno ze strony NCBiR-u, jak i od was, co powinno tam być, żeby nie wylać dziecka z kąpielu, żeby nie stworzyć kodeksu zbyt restrykcyjnego, ale żeby nie dopuszczać do takich dość jawnych i budzących niechęć nadużyć. Panie profesor, dziękuję za ten cenny głos i jestem świadom tych wyzwań, bo często mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami, które były po prostu trudne rzeczywiście w relacjach pomiędzy naukowcami, zespołami badawczymi, tworzonymi spółkami odpryskowymi i ich jednostkami macierzystymi. Leszku, chciałbyś się do tego odnieść? To tylko króciutko. Tak, panie profesorze, może właśnie kluczowe słowa w kontekście tej sprawy to nie wylać dziecka z kąpielą. My podchodzimy i w wcześniejszych programach, i teraz w takich grantowych, gdzie konsorcja startowały, także w takiej konfiguracji w niektórych projektach, jak pan profesor powiedział, i w przyszłości w programach, instrumentach finansowych Bridge Alpha, Bridge VC, tam gdzie inwestorzy finansowi będą aktywni, podchodzimy w ten sposób, że po pierwsze trzeba stosować zasady i wymagać od wszystkich stron ujawnienia czegoś, co albo jest już wiadomo, albo potencjalnie według wyczucia, sumienia ludzi może być konflikt interesów i następnie rozstrzyganie o sprawach wrażliwych w kontekście konfliktu interesów, czyli na przykład wartość udziału, wartość przedsiębiorstwa, wartość w przyszłości albo inaczej parametry transakcji związanej z przekazaniem know-how z jednostki naukowej do przedsiębiorstwa, to wycenianie, spojrzenie na warunki takich transakcji przez ludzi niezaangażowanych w tą sprawę i tym samym nieuwikłanych w konflikt interesów, czyli ujawnianie i
obiektywna przez nieuczestników procesu zewnętrzna ocena, dzięki czemu nie wylewamy dziecka z kąpielą, nie zabraniamy, a tworzymy taką cywilizowaną ścieżkę radzenia sobie z wyzwaniem. Świetnie. Dziękuję bardzo. Musimy kończyć, ale za chwilkę zaprosimy Państwa tutaj na zewnątrz, na mały poczęstunek. Zapraszam Państwa też do rozmów z naszymi partnerami. Ja bym chciał bardzo podziękować mojemu zespołowi. Tutaj Ola Nowak, Mateusz Nowak, którzy siedzą z tyłu za organizację tego wydarzenia i Bogusia Skowrońska, która tutaj jest z przodu, Krzysztof Gawrysia, którzy wraz ze mną też pracują nad zawartością merytoryczną tego programu. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo, szczególnie naszym panelistom. Podziękujmy jeszcze brawami za wypowiedzi i zapraszam na zewnątrz.